Hej, siemano ludziska, jestem Mikrus i witam was w kolejnym materiale z Black Ops 3 Multiplayer. Będziemy tutaj grać tym razem w meczyk FFA. Oczywiście jest to materiał nagrany za pomocą opcji SharePlay z PlayStation 4, dlatego jakość ciutkę może być gorsza. Bez komentarza na żywo, ja komentarz nagrywam teraz, także zobaczmy sobie, czego ja tu będę używał. Oczywiście Razorback, szybkie wyciągnięcie plus tłumiczek, perki to będzie szósty zmysł, szybkie wyciągnięcie, tropiciel, martwa cisza i czułość. Oczywiście co robimy pierwsze na FFA, obracamy się do tyłu i tam czeka nas pierwszy przeciwnik. Respy na FFA jednak są trochę zdupczone, naprawdę blisko tutaj się ludzie respią. Zobaczcie, tutaj wyczułem kolesia, wiedziałem, że on tu będzie. Oczywiście martwa cisza i czułość mi dały tutaj przewagę gościa, bo tak okrutnie słychać, tak samo jak tego, on przyszedł tutaj po zemstę. Także naprawdę, jeżeli chcecie grać w FFA, no to te dwa perki ostatnie czerwone są wymagane, czułość i martwa cisza. Oczywiście jeżeli macie jakieś słuchawki, zobaczcie co tu się dzieje, oni lezą tutaj, ciągną jak muchy do gówna. Jeden za drugim, ja tutaj sobie zrobiłem małego camp spota. Zrobiłem sobie tutaj małego camp spota i tylko czekam na ich kille. Może nie jest to zbyt honorowe, jakby to powiedział znajomy. Zobaczcie, tutaj wyczułem gościa, usłyszałem go od razu. Sneaky fucker mode włączony i lecimy po niego. Oczywiście KN-ika sobie weźmiemy, czemu nie KN, OP broń jak moim zdaniem. Dlatego zawsze warto podnieść. Już mamy wbite centry, moi drodzy. Idziemy na miejscóweczkę, ale tutaj gościa usłyszałem, tak jest. Tak jest, jednak czułość i martwa cisza dają sporo tutaj, bo można się skupić. Własne kroki nam nie przeszkadzają aż tak, słychać ich doskonale. Jak widzicie, tutaj już upiór wbity, puszczony na środek mapy. I tutaj mój wielki, zajebiście wielki błąd. Zamiast uciec od pyrki, wleciałem prosto pod pyrę i no niestety to zrypało trochę wynik. Przypuszczam, że jednostka GI byłaby tu wbita. Aczkolwiek widzicie co tu się stało, dwóch kolesi na mnie. Niestety nie dałem rady. Zobaczcie tropiciel, jak daleko on ślady pokazuje. Jeżeli ktoś nie ma perku hacker i nie niweluje tego, to naprawdę te ślady stóp są bardzo, bardzo widoczne na długi dystans. I można łatwo wyśledzić sobie wroga, tym bardziej na FFA jest bardzo przydatny ten perk. Z czego zaraz się w sumie przekonacie, o co to było, shotgun, nie. No, jak widzicie tutaj widzę, że gościu pobiegł właśnie do tego pokoju, za chwilę będziemy mieli kolejny przykład właśnie z tego, że ten perk jest przydatny. Tutaj słyszałem gościa, nie byłbym pewien gdzie on pobiegł, gdyby nie tropiciel, szukałbym go prawdopodobnie w tym domu. Tutaj włączamy znowu sneaky fuckera, gościu mnie dzięki temu nie zauważył, mamy kolejne centry wbite. Stawiamy tutaj środek mapy, jest już zajęty przeze mnie, nikt nie ma szans tam przetrwać, tak? Małe UAV, idziemy po ostatniego killa, ponieważ centry właśnie zabiłem jednego kolesia i ja dobiłem tego. I mamy wynik 30 na pierwszym miejscu, drugie i trzecie mają po 10 punktów, także nie dałem chłopakom się zbyt mocno rozkręcić. Tak jest, ostatni kill, Razorback, jak sami widzicie, kilka pestek wystarczy, żeby zabić. Naprawdę ma, wydaje mi się, że ta broń ma dużo większy damage niż gra w ogóle pokazuje po statystykach. Nie jest niestety zbyt mocno szybkoszczelna, aczkolwiek z dodatkiem szybkoszczelność już dużo lepiej się sprawuje. Także zobaczcie na wynik, 30 do 2, KD 15. Zajebista sprawa, meczyk jak najbardziej zaliczamy do udanych. Także to by było tyle w tym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie jakiegoś lajka, komentarz. Być może suba, jeżeli nie subujecie. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć.